Anyway, je nas zbiorą, albo zabiją, albo zrobią najgorsze. To ja i z mężem myśmy rozmówili się. Ty wiesz co, Szlomo? Jego imię było Szlomo. Tak. Ty jedź pociągiem do domu. Jako goj, jako Polak, jako no nie Żyd. On mówił po polsku może lepiej niż Polak. A ja pojadę z dzieckiem, ja wyglądam nie jak Żydówka, ja mogłam zdjąć łatę i przyjść do Pana wtedy i powiedzieć Panu, ja Żydówka? No, Polka. Pan był wierzy. Mhm. Ja miałam zupełnie, bardzo, tak mi, ja nie wiem, ale tak mi mówili. I zresztą przeszłam tyle granic, nikt mi nie zaczepił. Czułeś, Żydówka? Mhm. Nigdy. Tylko zdjąć łatę i deco. Mhm. A dziecko nie umiało jednego słowa. Jednego słowa. Nawet nie widział, co jest chleb. Mamusiu, co to jest broj, broj, broj? Nawet nie umiałby powiedzieć. Wszystko po polsku. Dzieci mojego brata, jak bardzo chcieli z nim chodzić, i on mnie się pytał, mamusiu, co to jest agaj, agaz? Oni nie mówili słowa po polsku. Wszystko po żydowsku. Mój brat też nie mówił. Mówił tak jak my, ja, siostra. My byśmy ze szkoły, z dobrej z polskiej. Węckiewiczówna to była najlepsze gimnazjum. Anyway, oni umieli po polsku tak, jak mój tatuś mówi. Polsko-żydowski. A ja zawsze mówiłam polsko-żydowski. Dzień dobry. Słyszę, że po polsku państwo. Dzień dobry. Słyszysz pan? Mhm. Dzień dobry pani Helenko. Że wszyscy po polsku mówili, a czy po polsku żydowsku? Dzieci mówiły do niego, Kasrysiu, jego dziadek się nazywa Kasril. Kasril był jeden z Żydów, rabaj, filozof. Mhm. I tak ten Kasril był są Kasrysiu. Nazywaliśmy go Kasryś. I mówił, mamusiu, co to jest agaj, agaz? Ja i mój mąż, myśmy pękali ze śmiechu. Jak on to wypowiedział, agaj, agaz. Agaj, agaz. Ulica to jest agaz. Ulica po żydowsku jest ga, agaz. A gaj chodzić. Ale on to tak komicznie powiedział, co to jest agaj, agaz. Jakby to były zdania. Nie jedno zdanie. Myśmy nie chcieli, żeby on mówił po polsku. Jak mój tatuś, moja mamusia mówiła nieźle po polsku. Dobrze, bardzo dobrze po niemiecku. Po hebrajsku znaczy, że naczyli trochę. A jak szkoła? Ale tatuś mówił po polsku. On się nigdy w życiu nie... Polski język nie jest lekki, lekko się uczyć. Polski język musi pan zrozumieć też, nie tylko
mówić. Ja na tym myślę. Myśmy wszyscy mówili dobrze po polsku. Wszyscy. Mój mąż, pan by przysiął, że on nie jest Żydem. Z językiem bardzo inteligentny chłopak. Języki uczy się, nie jest łatwo. A jak była ta szkoła polska, to gimnazjum, jak tam było w tej szkole? Ja byłam w doskonałej szkole. Pan widział zdjęcie? Nie, nie widziałem. Pan będzie, ja panu pokażę, jak skończyłam 7 lat w szkole, to mi zrobili zdjęcie. A mamusia i tatuś zrobili zdjęcie, kiedy ja miałam te 7 lat. I zrobili zdjęcie, kiedy miałam 5 lat, ale duże zdjęcie, portret. Ale jak Niemcy przyszli, to myśmy musieli chodzić i pokazać gołe ręce. I naturalnie zdjęcia zabrano, wszystko zabrano, wszystko. Myśmy wyszli. A mój brat wtedy mieszkał w Niemczech. On miał interes w Niemczech. On mieszkał w Gdańsku, Danzig. A jak on zaczął się zbliżyć, to wyjechał do Niemiec. I dlatego on ma to zdjęcie. On jedyny z nas czterech miał to zdjęcie. Kiedy ja go zwiedziłam, to on mi dał to zdjęcie. Powiedział, ty masz najwięcej praw do tego zdjęcia. Ty jesteś najmłodsza, masz najwięcej życia przed sobą. I mam je. To prawda. Nie mam zdjęcia. On poszedł do wojska we Francji, dostał kulę. Nie, ta kula nie zabiła go, ale chorował bardzo długo i umarł. Słowratowa żona jego, i ona miała dwie córki. Wyjechali do Izraela wtedy. To oni mieszkają jeszcze w Izraelu? Oni mieszkali w Izraelu i bardzo dobrze, bardzo szybko się uczyli. Hebrajski nie jest łatwy język. Ja mówię po hebrajsku też trochę. Myśmy się uczyli po hebrajsku. Myśmy mieli nauczyciele, nie szkoły, żadnej szkoły w zlińskiej woli, żydowskiej. Mama mogła pozwolić, wzięła nauczyciela, jednego, który umiał dobrze po hebrajsku. Ojciec i matka mnie tam bardzo kochali. Bardzo, bardzo. I tą stratę, co ja straciłam, tą rodzinę. Była taka cudowna rodzina, tyle ciotek, tyle kuzynek, tyle bóstwa. Mam jeszcze troszeczkę, bardzo, na palcach można liczyć w Izraelu. A piszą do pani czasami z Izraela? No. Oni piszą, bo ja... Tak dobrze hebrajski ja nie umiem. Ja umiem początek, jak pan się uczy polskiego po polsku. Pan napisze list. One, jedna była w
w szpitalu lekarzem, pielęgniarką. Pielęgniarka. Pielęgniarka. Co by nie umieli listy pisać, to jest zupełnie coś innego. Mówić też jest coś innego. Jak ja byłam 3 razy w Izraelu, trochę mówię po hebrajsku, ale ja nie pisała tego po hebrajsku, ja nie umiem tyle tak, wyrażenia albo hebrajskim, jak pan czyta. Mi się zdaje, że w każdym języku zostaje bardziej w głowie, aniżeli pisanie. A mówienie jest trudniejsze. Ja tak myślę. A oni po polsku nie umią? Ci kuzyni z Izraela? Nie. One nie umiały po polsku w ogóle. A to skąd? To skąd one były? One były ze Zduńskiej Woli? Niemiec. One były z Niemiec. One się urodziły w Niemczech. To umią po niemiecku może? Tak, po niemiecku. Po niemiecku ja bym pisała, ale one nie bardzo. One pędziły za hebrajski. Bo tam już mieszkali. Tak. Mieszkają. Wciąż mieszkają. Brat nie żyje. Matka nie żyje. Ojciec nie żyje. Jedna siostra umarła. 2 siostry były. Jedna jeszcze została. Ja jej posłałam kilka dolarów. Oni nie potrzebują. Oni sobie radzą ładnie. Ona ma męża, zdaje mi się, z Anglii, Żyd. Ale mina. A ja przestałam pisać. Bo oczy słabe, tak. A to były kuzynki, czy to były jakieś... To nie były kuzynki, to były brata, czy dzieci. Dzieci brata, dzieci brata, okej. Okay. Brata i bratanica. Mm-hmm. On miał 2 córki. Mina i Truda. Nina i Truda. Później oni wyjechali, kiedy Hitler się zjawił w Niemczech. Jakiś krótki okres czasu przed jego przyjazdem oni wyjechali do Francji. Całkiem wyprowadzili się z Niemiec i zostali we Francji. On był we wojsku. On jeszcze był młody. Ale mnie życie było niełatwe. A potem, jak wszystko chciało do Izraela,